Bo nie chodzi o to, żeby piastować funkcję, być ministrem i wiecznym koalicjantem. Zachęcam do tego. Życzę tak tylu lat trwania pana partii i sukcesów to Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. I co z tego? I co żeście zrobili dla kraju? Życzyłbym tego PSL-owi, żeby tam raz powstała taka myśl. Nie chcemy tylko być partią, która zawsze się dokleja, a to do Platformy, a to do PiS-a, a to do SLD, a to do kogoś, tylko ma jakiś kręgosłup, ma jakiś kierunek. To jest kanał Polityka RP. Słuchając pana, panie przewodniczący, no nie sposób się nie uśmiechać w związku z tym, co pan mówi, no bo... Uśmiech jest bardzo potrzebny w życiu społecznym. Tak, jak najbardziej. Przeprasza się pan z marszałek Nowicką i bardzo słusznie. Nie wiem, czy może przeprosi się pan w końcu z działaczami Ruchu Wolnych Konopi, którzy potraktowani zostali, no nazwijmy to kolokwialnie, troszkę frajersko. No i tak... Pytanie jest takie, co i jakie kolorowe następne obietnice w związku z nowym otwarciem? No miała być legalizacja prostytucji, marihuany, bimbru. Rozumiem, że kolor zielony zbliża was bardzo z działaczami wolnych konopi. W Sejmie sobie nieraz żartujemy, że jak my zalegalizujemy wreszcie marihuanę, to PSL i całe rolnictwo stanie na nogi. Ale wariantów panu nie brakuje, ale do meritum. No, ale padły już takie obietnice. Od podatku liniowego, od z jednej strony liberalnego po bardzo lewicowy program. Co teraz? Ale ja się boję, że poseł teraz przez 15 minut będzie mówił. Postaram się krócej. Oczywiście tych podstawowych rzeczy, które walczyliśmy w ciągu ostatnich 2 lat, a więc świeckie państwo, pozycja kobiet, tolerancja dla mniejszości seksualnych, inna polityka społeczna w ograniczaniu konsumpcji narkotyków przez legalizację marihuany, tego nie zmieniam. Ale to jest formuła dla partii na poziomie właśnie tam 6, 8, 10, może 12%. Dzisiaj się pojawiła sytuacja, w której 20-kilka% wyborców, którzy w 2011 roku głosowali na inne partie, chce głosować na kogoś innego. I my musimy przekroczyć ramy tego ruchu Palikota przy sytuacji, w której jestem dumny z tego wszystkiego, co zrobiliśmy, bo dokonało się prawdziwej rewolucji. No tematy, o których się nigdy nie dyskutowało. Dzisiaj pan nie ma programu telewizyjnego, nie ma pan gazety, w której nie byłoby czegoś o świeckim państwie, o prawach dla ludzi inaczej wierzących, dla właśnie osób także wykluczonych poprzez orientację seksualną i tak dalej. To jest wielka, fantastyczna zmiana i mało której partii, a PSL-owi na pewno nie, tak nigdy nie udało się wywołać tak dużej po prostu zmiany mentalnościowe, a po to właściwie jest polityka i partie polityczne. Ale nowa partia musi się zająć oczywiście polityką gospodarczą, uprzemysłowieniem kraju, skokiem technologicznym, przedsiębiorstwami i w związku z tym miejscami pracy. Rozumiem, panie przewodniczący, może pan długo nośniej na temat, natomiast no, cały czas trwania państwa w Sejmie pokazał jednak, że ludzie widzą państwa przez pryzmat hepeniarstwa, błazenady, jak to określiła ostatnio odchodząca z państwa partii posłanka Raczyńska, festyniarstwo i prostactwo, po czym pan to potwierdził do niej? Nie, no wie pan co. To jest wypowiedź od tygodnika. Całkowicie zaprzeczam oczywiście czemuś takim, ale po pierwsze tak, jesteśmy partią, która zgłosiła największą liczbę ustaw tej kadencji. I nie będę już się wyzłośliwał w sprawie synów i córek Elewaru, którzy zgłosili znacznie mniej niż moja partia. Myśmy cały program, który ja tu przedstawiałem też w tym studiu w 2011 roku, kadencyjność funkcji, firma na próbę, milcząca zgoda, zmiany w konstytucji, myśmy te wszystkie projekty ustaw in vitro, świadome rodzicielstwo, te wszystkie projekty ustaw złożyliśmy w Sejmie. Jesteśmy jedynym ugrupowaniem, które zrealizowało swoje obietnice. Polityczne adekady nie przekładające się na żadną pracę merytoryczną. Dlaczego się nie przekładają? One powodują dyskusje w Sejmie, debaty w Sejmie, wywołują właśnie te zmiany mentalnościowe. Musi pan odróżnić, to jest bardzo trudno ludziom związanym z PSL-em, odróżnić władzę od zmiany. Bo nie chodzi o to, żeby piastować funkcję, być ministrem i wiecznym koalicjantem. Chodzi o to, żeby coś zrobić dla kraju. Ale wcale nie chodzi o to, by trwać. Nie, gdyby chciał trwać, to by siedział w Platformie, gdyby chciał trwać, to by dalej został ruchem Palikota i siedział w następną kadencję z mniej więcej podobnym poparciem. To, że znów decyduje się jako jeden z niewielu polityków na właśnie pójście dalej, nie okopywanie się w swoim miejscu. Życzyłbym tego PSL-owi, żeby tam raz powstała taka myśl. Nie chcemy tylko być partią, która zawsze się dokleja, a to do Platformy, a to do PiS-a, a to do SLD, a to do kogoś, tylko ma jakiś kręgosłup, ma jakiś kierunek i do czegoś po prostu faktycznie dąży. Naprawdę. Paradoksalnie życzę tak tylu lat trwania pana partii i sukcesów to Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. I co z tego? I co żeście zrobili dla kraju? Mamy dobre rolnictwo? Mamy zlikwidować. Obiecał wam nam Kalemba, nowy minister z PSL-u, że zlikwiduje ten nepotyzm agencji.
inwestycjach, że połączy agencje, że postawicie na nogi małe gospodarstwa. Co żeście zrobili przez 20 lat zajmowania się rolnictwem, gdzie mamy, nie mamy przetwórni rolno-spożywczych, nie mamy po prostu... Tylko hipokryta by zmian nie widział na takim ale jakie widzicie, poza tym, że dostajecie pieniądze z Unii Europejskiej. Mamy po prostu tragiczną sytuację na wsi, nienowoczesne rolnictwo. Ale ja dobrze pamiętam, że to była koalicja z Platformą, w której pan wtedy był? Tak, ja oczywiście proponowałem tam różnego rodzaju zmiany. Jak pan wie, nie wytrwałem do końca, bo miałem tego dosyć. I rok przed upływem kadencji ponad... Odstąpiłem od tej kadencji, oddałem mandat i zacząłem wszystko od początku. Zaglądamy do poczty. W mailach już sporo pytań o sens istnienia pana nowej partii. Czy nie lepiej zamiast zakładać nową partię byłoby za te pieniądze stworzyć nowe miejsca pracy w pana prywatnym biznesie? Tak najlepiej przysłużyłby się pan Polsce. Ja już 20 lat zajmowałem się biznesem, zbudowałem kilka fabryk w przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, który nie miał rodziny, nie zbudował domu, nie posadził drzewa, nie miał konta prawa jazdy i nigdy nikogo nie zatrudniał i nie przeszedł żadnej kontroli. To mam to za sobą. To zresztą jest podobna sytuacja w stosunku do Leszka Millera, który od 1964 roku, czyli od roku mojego urodzenia pracuje na państwowym garnuszku i podobna sytuacja dla Donalda Tuska. Tym się różni od tych polityków, że byłem w realnym życiu. Ale od kilku lat sprzedałem te fabryki, chcę służyć państwu działalności politycznej, a nie zarabianiu pieniędzy. Zostawiam to innym młodym ludziom, którzy niech znajdą dla siebie miejsce w biznesie. Sojusz Lewicy Demokratycznej. Łukasz Wabnic, Federacja Młodych Socjaldemokratów. Ja powiem panu szczerze, że nigdy nie interesuje się, kto z kim sypia, ile zarabia, ani jaką wyznaje religię, ale krew się we mnie burzy, jak słyszę, że człowiek, który deklaruje się jako człowiek lewicy, nakazuje swoim pracownikom zwracać się do swoich dzieci per panicz. I dla mnie to jest po prostu karygodne i dziwię się, ale nic takiego nie miało miejsca nigdy. No ale pana żona jednak co innego mówi ale na to, ten że temat. Mówi kobieta, nie która... Czy uważa pan, jeżeli pan uważa, że kłamie, to niech pan to jakoś zdementuje, bo dla mnie to jest karygodne. Ale zaprzeczam, no nie ma się pan co oburzać. Jestem tego samego zdania co pan. Gdyby ktokolwiek tak się kazał zwracać do swoich dzieci, byłoby to haniebne. Dla porządku, ja rozumiem, że była żona pana posła... Tak jest, no oczywiście w konflikcie, w rozwodzie różne rzeczy się opada. Pan się już rozwodził kiedyś? No i pan zadzwoni, jak się będzie pan rozwodził. To panu udzielę kilku cennych rad. Nowa prawica, proszę. Lech Walicki, Kongres Nowej Prawicy. Panie pośle, na polskiej scenie politycznej można zaobserwować takie zjawisko, jak tak zwane zmienianie tapety. Prawda? Teraz ostatnio z podupadającej Platformy Obywatelskiej wystąpiło kilku posłów, prawdopodobnie założą nową partię. Wcześniej grupa posłów z PiS-u założyła Solidarną Polskę. Jeszcze wcześniej inna grupa posłów z PiS-u założyła PJN. I takich przykładów można by mnożyć. Można podejrzewać, że wszystko jest po to, żeby utrzymać się jednak na tej scenie politycznej. Jednak szczerze trzeba powiedzieć, że nikt tak dobrze nie zmienia tapety jak pan. Pan jest w tym genialny, ponieważ pan przy okazji również zmienia poglądy. Nie. I co łatwo można wykazać. Pan mówi, żeby nie opisywać ludzi po tam jednym przykładzie, tylko ogólnie do nich podchodzić. No dlatego postaram się może w miarę ogólnie o tym powiedzieć. No toż już było tu wcześniej wspomniane, że był pan wydawcą katolickiego tygodnika Ozon, ale nie było powiedziane, że właśnie w tych czasach na okładce tego tygodnika był propagowany słynny znak zakaz pedałowania. Teraz było jest pan zagorzałym antyklerykałem i propagatorem wszelkiej inności. Druga rzecz, no wcześniej był pan wolnorynkowym przedsiębiorcą, biznesmenem, tak? A teraz jest pan, można powiedzieć, ekonomicznym ignorantem pokroju Piotra Ikonowicza i zaczyna pan mówić zupełnie inną retoryką. Ja myślę, że pan po prostu ma smykałkę biznesmena i nigdy nie przestał pan nim być. I tak jak kiedyś pieniądze leżały na ulicy, tak teraz, cytując pana, władza leży na ulicy i pan po nią sięga.